Oficjalnym patronem kanału jest sklep Instant Gaming. Graj z głową i płać mniej. Zajrzyj, zarejestruj się, zdecyduj. Polecam. Ragnar. Cześć, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic Kroniki Myrtany. Moi drodzy, Archolos. Już nie wiem, który to bardzo to jest odcinek, ale możemy w sumie dokończyć zadanie związane z nie tylko z dziewczynami, które znaleźliśmy, które są rozbitkami, ale także i piratami. Popycham troszeczkę fabułę już do przodu. Topór drwala. Czekaj. Co? A, ja myślałem, że jakiś specjalny topór drwala. Mikstura oddychania pod wodą. Woda. Spoko. No to co? Popchnij w takim razie tą łódkę. Przesuń łódkę raczej. Coś mi tu wylazło znowu. Coś słyszy. Ja słyszę coś bardzo mocno. Jak w mordę to coś wylazło. Czekaj. Trzeba to sprawdzić. Słyszałem... harczenie, warczenie, miauczenie. Chodząc od topielca. Tylko żadnego topielców nie widzę. Najwidoczniej Merwinowi w brzuchu burczało tak mocno. Dobra, to co? Na górę, do dziewczyn. Powiemy, ależ pięknie słońce wygląda, powiemy im, że wszystko przygotowane i możemy odpływać. W zasadzie śmieszna akcja by była, gdyby Marvin teraz zdecydował na przykład, że ma je gdzieś i sam sobie odpłynie. No, za daleko? No co ty za daleko? To może odpoczniemy sobie po prostu razem z nimi. Teraz mi coś powiecie więcej? Nie? Dziwne. W takim razie coś tu... Dziękuję ci. Coś tu jeszcze powinienem zrobić. Czekaj, muszę zobaczyć. Starzy znajomi. Tyle towarów powinno wystarczyć, by Cortez nie zamordował mnie na miejscu, ale jeśli znajdę ich więcej, to pewnie czeka mnie większa nagroda. Marcel i Pierre miał przy sobie sporą działkę ziela, powinienem dać je Cortezowi. Herdys i Mille nie dadzą rady dopłynąć na brzeg, muszę zrobić prowizoryczne wiosło. Spróbuję ściąć jedną z palm. A, widzisz, dziękuję serdecznie. Panie, znajdź jedyną palmę na tej wyspie. Tu jest jakaś jedna. Właśnie mówiłem, że czasem nie łapie ta gra w odpowiednim miejscu. To jest te... O! Idealnie. Ja będę tak patrzeć, jak rąbisz to drewno? Kawałek drewna palmowego. Bierzemy. I teraz dziewczyny już powinny chcieć z nami pogadać, no wiecie. Dziewczyny zazwyczaj nie gadają z wami, kiedy nie będziecie mieć własnej łodzi, przynajmniej jednego wiosła. To jest taki absolutny must have w świecie kobiet. Jeżeli nie możecie mieć nigdy dziewczyny, czy nie idzie wam w tych relacjach, pamiętajcie o wiośle. No i w zasadzie jesteśmy u progu, słuchajcie, kolejnego poziomu świadczenia. Uźwa. Czy ja muszę mieć dwa wiosła? Ale dalej nie będzie wam szło. Pamiętajcie, że musicie mieć więcej niż jedno wiosło. Prawda? Czekaj, co ja tu... Zaczynam się gubić. Co ja tu mam zrobić? Mam teraz do tej łódki podejść, czy co? Tak, to troszeczkę już mało gotikowe. Ścięcie palmy było dobrym pomysłem. Teraz mam teraz wystarczająco dużo drewna, by wystrugać jakąś prowizoryczne wiosło. Mogę usiąść przed ogniskiem i zacząć pracę. Dzięki Bogu, że są te notatniki, bo powiem szczerze, że raczej bym się tego nie domyślił samemu. Przepraszam was, że tyle to trwa. Moje nieogarnięcie. Ona nie jest ogniskiem.
Ciachnął dwa razy i załatwiono. Możemy ruszać. Naprawdę? Mili już się lepiej czuje. Nie ma co tego opóźniać. Dobra, wsiadajcie na łódź. Nim się obejrzycie, będziemy na drugim brzegu. Macie dalszy plan, gdzie chcecie się udać? Nie wiemy. Jest to dla nas obca wyspa, ale razem z Mili na pewno damy radę. Bez obrazy, ale jeśli puszczę was same, to w ciągu godziny będziecie martwe. Przed wami ogromne bagno pełne potworów. To co mamy zrobić? Wkopiemy te kobiety? Przystań jest niedaleko. Stąd, tam się dobrze wami zajmą. No! Wkopiemy te kobiety. Zobaczymy, jak to będzie. Przystań jest niedaleko stąd. Tam się dobrze wami zajmą. Właśnie tam chcieli nas zawieść przemytnicy. Zwariowałeś! To specyficzni ludzie, ale gwarantuję, że włos wam z głowy nie spadnie. Zapłaciłyśmy za przeprawę. Nie jesteśmy im nic winne. Może nam pomogą potem przejść przez bagno. Idźcie do tamtejszej karczmy. Rozpoznacie ją bez problemu. Powiedzcie, że przybyłyście wraz z ostatnim transportem. Dobrze. Zaufamy ci. Oj, chyba coś spodziewam się, że będą mocno i albo kuso ubrane. O, jesteśmy na miejscu, drogie panie. Patrzcie, jak jest zadowolone. Dalej poradzicie sobie same. Tak jak mówiłem, karczmę rozpoznacie. To ten przewrócony statek. Dziękujemy ci za wszystko. Kiedy już się tutaj zadomowimy, nagrodzimy cię. Masz moje słowo. Spodziewam się, że prędzej ty mi wbijesz coś w plecy. Słuchaj, widzę, że nieźle się tu zakręciłeś. Skoro jesteś taki robotny, to może ci pokażę, jak szybciej się przemieszczać po tak trudnym terenie jak to bagno. Oczywiście, jeśli wyłożysz trochę złota. Taką wiedzą nie mogę się dzielić za darmo. Serio? Masz coś takiego? Nauczysz? Jeśli przy... Otwieranie zamku masz na razie tylko. Pewnie. Łuków jeszcze nie mogę, chociaż łuki będę chciał podpicować. No ale na razie to nic mi nie pomożesz. Dobra, idziemy do Corteza. Cortez już przynajmniej nie powinien mnie zabić. Na tym etapie gry. Jeszcze nie byliśmy też w ogóle w tej karczmie. I przede wszystkim nie byliśmy w... chyba tamtej po lewej stronie. Tam też jest jakaś jaskinia. Dobra, pogadajmy najpierw może z Becketem. O, kradzież. Skórzany mieszek. Fantastycznie, pad. No tutaj to po prostu pójdzie. Co mi tu plumba? Ciup, ciup, ciup. Dobra. Mój ojciec. Hej. Zapiszmy grę najpierw. Jeśli chodzi o... Niech to szlak. Nic nie może iść po mojej... Mam nadzieję, że nie byłeś. To cały sprzęt, jaki udało mi się znaleźć. Rozumiem. Czy masz mi coś jeszcze do przekazania? Na jednej z pobliskich wysepek rozbiły się dwie kobiety. Przyprowadziłem je do przystani. Chłopaki będą zachwyceni. Dawno nie mieliśmy tu nowych kobiet. Znajdę im odpowiedni przydział. Już ty się o to nie martw. Nie znalazłem nikogo z załogi Becketa. Wszyscy musieli pójść na dno ze statkiem. A żywy towar? Nie spotkałem. A nawet jeśli dotarli na brzeg, musieli zostać wykończeni przez bestie. Becket mi za to zapłaci. Jak nigdy potrzebowałem nowych ludzi. Część towarów udało mi się zabezpieczyć. Wątpię, by w pobliżu było coś jeszcze. Dobrze, że chociaż tyle. Przynajmniej nie zostałem z pustymi rękami. Mogę liczyć na nagrodę? Tak. W nagrodę mój miecz nie wypruje twoich flaków na podłogę. Hojnie. Dziękuję. Nie nadwyrężaj mojej cierpliwości. Teraz czas policzyć się z Becketem. Wiesz, dlaczego statek poszedł na dno? Sztabki z magicznej rudy oddałeś. Orkowie zaatakowali statek. Z tego, co mówił Becket, nie mieli szans na ucieczkę. Gdyby był odrobinę lepszym kapitanem niż kłamcą, to dałby radę. Orkowe galery nie należą do najszybszych.
Nie będę ryzykował. Przemyt trzeba zamknąć, dopóki sytuacja się nie uspokoi. O, jaka szkoda, Beckett, naprawdę. Nie będzie nam potrzebny, a za utratę statku ktoś musi odpowiedzieć. Nie widzę lepszego kandydata. Sam mam z nim rachunki do wyrównania. No widzisz, tym lepiej, że zajmiesz się nim osobiście. A dziękuję ci, bardzo chętnie się nim zajmę osobiście. Wypatroszę mu flaki. Wróciłem. Znalazłeś coś? Dobra, pal licho z tym, co znalazłeś. Skoro żyjesz, to musiałeś już być u Cortezza. Tak, mieliśmy bardzo przyjemną pogawędkę. Przede wszystkim dlatego, że dotyczyła ciebie. Chyba mu nie powiedziałeś o orkach. Ja nie. Simon to zrobił. Skąd Simon wiedział? Nie mówiłem mu nic na temat orków. Nie mogłem się powstrzymać i musiałem komuś powiedzieć, co leży mi na sercu. Niech cię szlak! Zostanę bez pieniędzy! Wiesz, jak kosztowny jest mój styl życia! Pieniądze nie będą ci już potrzebne. Cortez rozkazał mi cię zabić. Marvin, kolego, na pewno znajdziemy rozsądne wyjście z tej sytuacji. Rozkaz to rozkaz. Nie jestem samobójcą. Rozkaz to rozkaz. Miejmy to już za sobą. Jaką przyjemność mi to sprawiło, to nawet sobie nie zdajecie sprawy. Ty miałeś grog, jabłko, złoto, kompas. Delikatnie zdobiony kompas wciąż działa. Okej, okay. Mamy, słuchajcie, kolejny poziom doświadczenia. Punkty nauki 20. Idealnie by wyuczyć się kowalstwa na mistrzostwo, ale w sumie sprawdziłbym, czy strażnik bramy jest w stanie poduczyć nas większego, powiedzmy, strzelectwa, jeszcze większego. Mamy teraz 75, ja bym chciał dojść do 73, ja bym chciał dojść tak do 75 maksimum. Może już nie umieć tego zrobić, ale... Próbujmy. Nie mogę cię już niczego nauczyć. Jesteś za... Kusze mnie nie interesują natomiast. Otwieranie zamków tak samo nie. No to pytanie, w co byśmy chcieli pójść? Czy w ogóle, gdzie jest mistrz strzelectwa? Jest przy Wilczym Leżu. Może on będzie w stanie mnie jeszcze czegoś nauczyć. No to co? Do Becketa. Czy do Cortezza? Beckett nie żyje. Jestem ciekaw, czy próbował się wykupić. Co ci proponował za życie? Złoto? Klejnoty? Czy to ważne? Masz, czego chciałeś. Dobrze się spisałeś, a przede wszystkim pozostałeś lojalny. Dzięki czemu jesteś teraz o krok bliżej poznania dużego Bena. Skoro to wszystko jest już za nami, możemy pomyśleć o twoim zasłużonym spotkaniu z Benem. Ze względu na to całe zamieszanie związane ze śmiercią Stana i ostatnimi nastrojami wśród chłopców w przystani, postanowiłem przyspieszyć rozpoczęcie turnieju. Chłopcom przyda się trochę rozrywki, a te zmagania najlepszych wojowników z okolicy stały się wręcz naszą tradycją. Musimy pamiętać o jej pielęgnowaniu. W ramach podziękowania chcę cię zaprosić na turniej jako honorowego gościa. Ben pewnie jak zwykle wygra, więc będzie w dobrym nastroju, a to może oznaczać, że nie spróbuje cię rozpłatać na pół, gdy tylko się pojawisz. Kto wie, może nawet wyciągniesz od niego to, czego potrzebujesz. Idź i porozmawiaj z Proximo. Mieszka w chacie za karczmą. To on zajmuje się sprawami organizacyjnymi. Czy mógłbyś mnie wyszkolić? Mógłbyś mnie wyszkolić? Czemu nie? Pokazałeś, że jesteś w stanie coś zdziałać na pożytek naszej społeczności, a takim wypada pomóc. Musisz tylko zrozumieć, jak cenny jest mój czas. Za darmo niczego cię nie nauczę. A czego mógłbyś mnie nauczyć? Jak każdy porządny pirat, znam się na zręcznej walce lekką bronią. I to prawdopodobnie bardziej niż ktokolwiek z tutejszych. Chciałbym potrenować. Zapraszam. Muszę jakoś zarobić na emeryturę, kiedy odechce mi się rządzić tymi łachudrami. Zręczność plus 5, albo broń jednoręczna. No, powiedzmy... Będą z ciebie...
Czyli wystarczyło wziąć udział w turnieju. Po co była ta praca dla ciebie? Bo to ja powiedziałem ci, co należy zrobić, i to ja załatwię ci wejście do Bena, gdy będzie już po wszystkim. Następnym razem uważaj na słowa. Gdyby nie to, że byłeś pomocny, już dawno skończyłbyś w oceanie z kamieniem przywiązanym do nogi. Skoro Ben ma wygrać turniej, to czemu ja mam brać w nim udział? Musisz coś wiedzieć o Benie. Dla tego faceta liczy się tylko brutalna siła. Jeśli pokażesz się w turnieju, to może uzna cię za kogoś, kto jest godny rozmowy z nim. Nie mówię o próbie wygrania całego turnieju, to samobójstwo. Wygraj walkę lub dwie, zgarnij złoto i możemy przejść do świętowania w karczmie. Ja miałbym nawet takie życzenie, żeby sobie wygrać całość. Ile mam pieniędzy? Mamy 1000 sztuk złota, faktem 35 poziom. I patrzę na nasze broń jednoręczną, mamy jeszcze na 62 poziomie. To nie jest zły. Można by też podpisować tą broń jednoręczną na dwójkę, ale można by też podpisować zręczność na wyższy poziom. To wszystko w trakcie. Słuchajcie, mamy jeszcze tutaj quest niedaleko, związany z... Jak to się nazywało? Niewolnikiem, więc generalnie można by spróbować go zrobić. Uwolnieniem oczywiście niewolnika. Wszystko w porządku? Może i nie wszystko, ale odkąd ktoś się zainteresował moim losem, jest trochę lepiej. A jakby to zacząć? Czekaj. Naprawdę nie mój problem. Muszę na chwilę pożyczyć Homera. A to niby czemu? Cortez kazał mu zająć się naprawą palisady przy jego chacie. No tak. Słyszałem, że od czasu do czasu wlatują tam te śmierdzące trutnie. Skąd mam być pewien, że to naprawdę on cię tu przysłał? Macie chociaż jakieś narzędzia do pracy? Mamy. Mam tu narzędzia dla Homera, ale jeśli chcesz, tego to wszystko trzymam w ekwipunku. Corteza. Dobra, bierz go. Chociaż... jak tak sobie teraz myślę, to chyba przejdę się tam z wami, dla własnego spokoju. Ruszajmy. Spokojnie. Tak tylko cię sprawdzałem. Homer, mają dla ciebie robotę przy palisadzie. Tylko niech cię tam nic nie zeżre, masz jeszcze chatę do wysprzątania. Idealnie. Dobra, zapiszmy grę. Nawet dobrze zrobiłem, że zblefowałem. Tak się zastanawiałem, czy może tam próba paniki, a pewnie mógłby mnie zaatakować, a niekoniecznie walka z nim tutaj byłaby dobrym pomysłem. Homer, chodź, bo ja się chyba trochę za szybko poruszam dla ciebie. Powinien uciec za pomocą kamienia teleportacyjnego. Czy pytanie tylko, jak ci strażnicy przy palisadzie właśnie będą na to reagować? Może być większy problem. A wy dokąd? Czy to nie jest ten niewolnik Dinkera? Cortez zlecił załatanie palisady przy jego domu. Skoro sam Cortez sobie tego życzy, tylko nie próbujcie żadnych sztuczek. Szczerze, mogę mieć przez to problemy, ale powinniśmy to jakoś ogarnąć. Skoro jesteśmy na miejscu, to możemy chwilę poudawać, że nad czymś pracujemy. What the fuck? Tylko uważaj, żebyś nie uderzył się w palce. Dobra, to co to za plan? Jak zamierzasz mnie stąd wyciągnąć? Mam tutaj runę teleportacyjną do miasta. W ruinach obok znajduje się krąg, z którego możesz skorzystać. Runy teleportacyjne! Ja się nie znam na magii! Spokojnie, już ich używałem. Wszystko będzie w porządku. Wygląda na to, że nie mam większego wyboru. Dobra, dawaj ten kamień i widzimy się w mieście. Tylko
pytanie, gdzie ty w mieście będziesz teraz? Zapiszmy grę, bo ja nie mam kamienia powrotnego, żeby było śmiesznie. Ucieczka. Homer użył kamień teleportacyjny. Jeśli wszystko poszło zgodnie z planem, to na jakiś czas powinien trafić na siebie w mieście. Teraz muszę wymyślić jeszcze jakieś kłamstwo dla Taigo i Drinkena. Dobra, później wejdziemy tutaj oczywiście do tego teleportu, bo możemy nadal, wiecie, teleportować się z tej przystani, ale do przystani będzie problem. A gdzie ten mały? Nie wszystko poszło zgodnie z planem. Homera zeżarły węże błotne. Przecież tu nie ma... Dobra, nie moja sprawa. Będziesz się tłumaczył przed Dinkerem. Nie straciłem pieniędzy przynajmniej. No ciekawe, co musiałbym tutaj wymyśleć, żeby jeszcze Dinkera urobić? Zobaczymy. No cóż, a może powiem, że próbował uciekać i go zastrzeliłem. Czy tak mogło być, wiecie. Pech to pech. Gdzie mój niewolnik? Nie wszystko poszło zgodnie z planem. Homera zeżarły węże błotne. Chyba sobie żartujesz. Ja mam w to uwierzyć? Cortez powiedział, że osobiście wypłaci ci rekompensatę. Naprawdę tak powiedział? Cholera. Szkoda niewolnika. Ale Cortez potrafi być naprawdę hojny. Może jednak nie wyjdę na tym tak źle. Drinken ponownie uwierzył w moje kłamstwa. Nikt nie powie już, nikt nie powinien już więcej szukać Homera. Teraz pozostaje mi jedynie rozejrzeć się za Homerem, gdy już będę w mieście. I to nie jest głupi pomysł, żeby właśnie do miasta się teraz, słuchajcie, udać. Bo swoją drogą chciałbym też polecieć do Wilczego Leża, żeby dało się... Czekajcie, a ty jesteś przewoźnikiem, może co Pat? Co ty zrobiłeś? Zabiłeś kapitana! Oj tam, oj tam! Cortez wydał wyrok. Nie radzę ci kwestionować tego, co tu się stało. Dostałeś rozkaz, to go wykonałeś. Dla mnie sprawa jest prosta. Może jeszcze na tym skorzystam. Skoro Beckett nie żyje, będę musiał znaleźć nowego kapitana. A co do ciebie, to chcę ci to oddać. Co takiego? Trzymaj amulet. Mówiłeś wcześniej, że jest dla ciebie ważny. Nawet nie zdajesz sobie sprawy, jak bardzo. Tym bardziej ci się należy. Dzięki tobie wreszcie będę mógł zerwać z łatką przydupasa. Zacznij lepiej od meldunku u Corteza i dobrze ci radzę. Powiedz mu wszystko ze szczegółami. Tak zrobię. Żegnaj. Amulet matki. Zobaczmy, co to jest. Za cudo. Premia maksymalnych punktów trafień 120. Premia do walki każdą bronią 5. Wow! No, to daje pewnego rodzaju wyobrażenie. 7 zręczności, 120 punktów trafień. Kurczę. Tylko, że my mamy ten amulet mytańczyka plus pierwszy mier tańczyka, więc i tak mamy plus 5. Dałby mi to 5 do walki bronią jednoręczną. Kosztem zręczności nie mógłbym nosić miecza. Nie będę tego używać, ale fajny. Naprawdę fajny pierścionek. Gdybym wcześniej go zdobył, to na pewno bym go używał. To co? Poszukamy Corteza. Czy tego, Homera. A Homer to przypadkiem nie jest jakaś osoba z tych późniejszych kowali, których możemy znaleźć w Gothiku 1 albo 2? Co mi się tak wydaje, że chyba to jest jeden z nich. Nadal się mogę do przystani Łotrów teleportować. O cholera, ja mu przecież dałem do Archolos. Okej, okay. No to mam jeszcze, słuchajcie, tak, lecimy do Silbach. W Silbach natomiast, w sumie nas to nie było w sumie. W Silbach weźmiemy gońca i jest jeszcze przecież runa do kupienia, gdybym nie znalazł Homera. U magów Adanosa. Hej, zabierz mnie.
miasta. Oczywiście. Dziękuję. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie Homer może być. Bo ja mu dałem dotąd. Tu, do tego miejsca. Dlaczego dowiaduję się o tym dopiero teraz? Może nowicjusz mi coś powie? Hej, ty. Jestem zajęty. A, dziękuję ci. To się dużo powiedziałem. No nie wiem. Mam nadzieję, że na niego w końcu trafimy. Jest też dobra okazja do tego, słuchajcie, żeby odwiedzić muzeum. Marvin? Zgadza się. Pytał o ciebie jakiś więzień. Mówił, że natychmiast musi się z tobą zobaczyć. Jak mu tam było? Homer. Więzień? Homer trafi do więzienia. Cholera, muszę to sprawdzić. No pięknie, dopiero co go zostawiłem. Czekaj, to teraz by było w tym kierunku. Jeszcze będzie trzeba kaucy za niego wpłacać. Przecież on wiedział już o tym wcześniej. Homer, co ty żeś zrąbał? Opowiem inaczej. Coś ty zjebał. Czego? Eliksir wzmocnienia siły, nieźle. Rekon? Przez ciebie, ja i Veigo. O, no tak, zapomniałem. Huk. O, proszę, jeszcze mogę go okraść. Co słychać? A daj mi spokój. Ci dranie nie dali mi nawet chwili na wyjaśnienia. Zanim się obejrzałem, byłem już za kratami. Wyjaśnimy Roderichowi, że to jedno wielkie nieporozumienie. Wiesz co? Daj mi już lepiej spokój. Nie zrozum mnie źle. Jestem bardzo wdzięczny za twoją pomoc. Sam plan też był niczego sobie. Ale ty po prostu przynosisz pecha. Mówił ci to już ktoś? Wolę nie ryzykować, że twoja następna interwencja zakończy się moją śmiercią. Lub czymś jeszcze gorszym. Posiedzę tu trochę i pewnie mnie wypuszczą. Przecież nic takiego nie zrobiłem. Najważniejsze, że nikt mnie już nie wykorzystuje do niewolniczej pracy. No to tak raczej słaba nagroda, szczerze powiedziawszy. Homer został wyrzucony do więzienia zaraz po opowiedzeniu się w mieście. Jezus Maria. W jego oczach i tak jest to znacznie pana poprawa sytuacji. Po długotrwałym byciu niewolnikiem w przystani prosił mnie, abym nie próbował już mu więcej pomóc. Jego zdanie przenoszę pecha. Jeśli uda mi się coś jeszcze odzyskać, jeśli uda mi się jeszcze odzyskać runy od której ze strażników, to przynajmniej ja wyjdę z całej tej sprawy obronną ręką. No właśnie, bo tak na razie to trochę stratny jestem. Streszczaj. Czy któryś ze strażników, przepraszam bardzo, więziennych, przeszukiwał więźnia? Jeżeli tak, to hej, bardzo ty. Proszę mi oddać moją runę. Ta runa była kluczowa. To twój kumpel? Skonfiskowaliśmy przy nim kilka ciekawych rzeczy. Może chciałbyś je odzyskać? Dawaj te rzeczy. Pierścień pirata. Trzy przedmioty, bryłka złota. Okej, pierścień pirata. Premię do zręczności, premię do walki bronią jednoręczną, z amuletem i innymi zestawami pirata. Też spoko. Ale nie byłbym sobą, gdybym... Czekajcie, mogę stąpić oktaw? Masz coś ciekawego? Nie. Natomiast nie byłbym sobą, gdybym jednak do Rodericha nie poszedł. Ciekawe, co, da się jeszcze dobrze, coś popchnąć. Przyszedłeś. Jesteś oskarżony o kradzież. Co na to świadkowie? Nie mam zamiaru tolerować takich rzeczy, żeby odpokutować swoje winy. Ile? 50. A bierz. Chcesz? Dobrze. Jak się mają sprawy? Straż nad wszystkim panuje. Nie. Czyli w jego sprawie już nic nie możemy, słuchajcie, zrobić. To w skrócie. Możemy dalej sobie wrócić na... do przystani.
Muszę zobaczyć, jaki mamy quest. Mamy turniej, złote i nos jeszcze nie zrobiono. Nowy na Archolos. Bruno powiedział mi o złożach złota, które znalazłem razem z swoimi ludźmi. Zerwał mi udział w zyskach w zamian za pomoc przy wydobyciu surowca. Mam przyjść wyposażonym w kilof pod zachodnią bramę obok targowiska. To pamiętam. Praca na kowala. O właśnie. Pogadałem przez przypadek z kowalem, który jest w tej centralnej części i mi się pojawił ten quest. Odgar zapłaci mi za, nie mam pojęcia co. Powiedział, że mam samemu wymyślić coś, co będzie warte jego pieniędzy. Spróbuj dostarczyć mu trochę materiałów kowalskich, najlepiej rzadkich. Możemy w ten sposób pozarabiać pieniądze, ale w sumie... Co ja bym chciał właśnie... Dobra, lecimy na chwilkę, moi drodzy, dosłownie na sekundę do Wilczego Leża. Tam natomiast postaram się wyuczyć na wyższym poziomie... A, i do muzeum oczywiście chciałem polecieć. Gdzie jest muzeum? Pytanie za 100 punktów. Niestety, ale dalej nie pamiętam, gdzie jest muzeum. No nie tu. Tu też, nie? Idź, weź, daj mi święty spokój. Tak jak w tym mieście, nie pamiętam, gdzie co jest. Słuchajcie, wrócę do was za chwilkę, dobrze? Przy okazji polecę do Wilczego Leża. To też już bez was. Za chwilkę będę. Hej, moi drodzy. Wiecie co? Wszedłem do muzeum i tak. Miron po rozdaniu mu kilkunastu tych monet powiedział, że może z nami handlować. Dwa. Po rozdaniu mu w zasadzie większości moich monet, bo tam jeszcze 4 sztuki zostały, dał nam stary miecz. Który powiedział, że... A w zasadzie, wiecie, co ja wam to pokażę może. Albo nie pokażę? Nie wiem, czy zapisałem właśnie, czy przed nim, czy... No, przed nim zapisałem, ale nie pamiętam, że zapisywałem teraz przed włączeniem nagrywania. Mam nadzieję, że nie, bo chciałem wam dialog jeszcze pokazać. Hej. O! Przyniosłem... Właśnie, 5 monet. Doskonale, naprawdę, zazwyczaj tego nie robię, ale sporo moich eksponatów tylko zajmuje mi miejsce w skrzyniach. Skoro tak dobrze nam się współpracuje, to możemy od czasu do czasu pohandlować swoimi znaleziskami. No, dziękuję. Doskonale. Chciałbym jakoś ci się... Jakiś czas temu i to jest to. Wszedłem w posiadanie tego dziwnego miecza. Kowal powiedział, że niezbyt nadaje się do walki. Obywatele uważają go za odrażający i nie chcą go tu widzieć. Może ty znajdziesz dla niego jakieś zastosowanie? I jeszcze mu stare monety damy. Kolejne 4, moi drodzy. No, więc tak, to co dostaliśmy, to aktualnie stary miecz. Odłamane kawałki przypominają trochę klucz. Obrażenie sieczne niewielkie, wymagana siła tak samo, ale chodzi, że przypominają klucz. Pamiętacie te wrota na bagnie? Na południowym? Coś mi się świta, że tam było właśnie coś do włożenia, jakiegoś miecza, ewentualnie czegoś długiego, na ziemi, żeby otworzyć wrota. I to właśnie chyba znaleźliśmy, więc za chwilę się tam udamy. Poza tym on ma jeszcze jakieś rzeczy na sprzedaż. Kostur burzy. Fajne. Wyrok gwiazd. Kostur alchemika, kostur nowicjusza, amulet mocy, pierścień potęgi, jeszcze jeden, pierścień z Archolos, może będzie miał pierścień myrtańczyka, amulet złodzieja, amulet oświecenia, pierścień pięściarza, oświecenia, maga, gwiazdy, myrtańczyka! Bierzemy go od razu. W takim razie, co jeszcze masz? Pierścień nowicjusza i złodzieja, no bierzemy pierścień myrtańczyka na 100%. Masz całą masę ksiąg, o Matko Boska. Więcej niż całą masę. Nauka przepisywania zwojów magicznych to znamy. Srebrny naszyjnik. Pustą runę na przykład ma. Choć pustą runę możemy kupić i oddać magowi. Czarna perła. Sporo ma fajnych rzeczy.
Magiczna wiedza i pod sztandarem. Bardzo długa powieść. Dobra, kupimy wszystko. Całą tą piękną rzecz i kupimy sobie, słuchajcie, jeszcze tą czarną runę. Tak, patrzę, co on tu ma jeszcze. Przyzwanie zębacza, wilka, wir, pierścień wichru, porażenie, lodowa lanca. Nie, kupimy pustą runę i pustą runę mu oddamy, więc pieniędzy mi tak naprawdę starczyło na styk, ale dzięki temu mamy aktualnie 73 łuku. Po zdjęciu pierścienia spadnie nam jedna zręczność i trochę siły. Dokładnie. Siły mamy aktualnie 50. I załóżmy pierścień myrtańczyka. Specjalizacja. Zdobądź pełen zestaw wyposażenia. Achievement mi od razu wleciał. No i mamy 78 punktów w łuku. Wow! Plus jeden zręczności mniej, ale to jest mój benefit. Właśnie to łucznictwo na wyższym poziomie. I ochrona przed strzałami, tak jak zawsze. Pas zręczności niech zostanie. W sumie powinniśmy się uczyć tej zręczności coraz więcej. No to co, moi drodzy, lecimy sobie teraz do wrót, które są blisko przystani piratów, ale ja to zrobię bez was. W sensie wrócę do was za chwilkę, jak będę przed tymi wrotami, bo nie ma sensu, żebyście oglądali jeszcze raz całą tą drogę. Wiecie co, nie wiem, co tam spotkam przy okazji w tych ruinach, więc postanowiłem spróbować jeszcze się wyuczyć więcej łucznictwa. Dobrze. Ty nie uczysz mnie jednak? Ej, ty. Kurczę, no. Dawało mi się, że... Lucy? Ej, ty. Też nie. Kto uczy ucznictwa? Frida mogłaby mnie chyba uczyć, bo ona jest mistrzem łuku, ale... Hej, ty. Dobra. Dobrze. Damy zręczność. Jeśli chcesz się tyle nauczyć, to musisz... Chcesz powiedzieć, że nie mam nawet tyle pieniądzów? Damy radę, jakoś ogarniemy. Chciałbym bardzo... Raczej sprzedać, ale nie będzie. Kusze mamy stare. O, idealnie. Hej, ty. Chcę... Dobrze. Chwila. Gaston, to... Boże drogi, co ja robię ze swoim życiem? Ten. Ja nie wiem, słuchajcie, ja mam po prostu pamięć fatalną do imion. Nie pamiętam, jak się nazywa przywódca tropicieli. Mimo, że już tyle odcinków gramy, słuchajcie, ja po prostu zapominam. To jest... Ja tak mam od dziecka. Po prostu imiona to moje Nemezis. Nazwiska tak samo. Garros, Matko Boska. Naucz jeś. Ale on nie uczy mnie strzelania. No kuźwa! Ja chcę mieć jeszcze więcej! Nie, dobra. Sprawdzę sobie to później. Lecę do tej bramy. Ej, a przy okazji znalazłem tutaj jakiegoś człowieka. Z tą starą monetą przy okazji. Jesteśmy niedaleko plaży. Prawdopodobnie może to był ten żywy towar. No i jednego węża błotnego jeszcze nam się trafiło. I tu mamy węże morskie. O, więcej doświadczenia będzie w takim razie. Jak miło. Wiesz co? To jest cheaterstwo z twojej strony. Ale przy takich umiejętnościach strzeleckich już w zasadzie trafiamy za każdym razem. Dobra. Skoro już tutaj jesteście, słuchajcie, ze mną, myślę, że możemy spokojnie podtrzymać sobie ten odcinek do końca i już nie będę tego wycinać.
Zresztą, że to nie jest wielka trasa. Ale ciekawość zżera mnie niesamowicie. Co ja tam znajdę? Może miejsce zniszczenia świata. Może jakiś moder spełnił moje życzenie. Machnę mieczem, świat się skończy, let's play się skończy. Nio, 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 nio. Dobra, zapiszmy grę. A przy okazji też samych tych wężów błotnych i morskich zadostaliśmy już 1300 punktów doświadczenia. Bardzo fajnie. Ja tam coś słyszę. Ja, zanim tam wejdę, to się troszeczkę... Bo ja coś, nie wiem... Ze słyszenia kojarzą mi się demony z poprzednich części. Dlatego na wszelki wypadek... Oj, miałem rację. Archeolog, to ten miejsce, które powinno... Nie zdążyłem przeczytać. Okej. Okay. Miałem całkiem dobry pomysł chyba. Chociaż jak one się tak ładnie poblokowały... Silne te pełzacze. Jakie one brzydkie! Pięćset doświadczenia za pełzacza. Czemu to drugie się zamyka? No, potężne. Nie ma czego plądrować. Jakie brzydkie. Ile łoców to ma. Dobra, zapisz grę. Jeszcze jeden jest. Moi drogi, od razu na to coś. Żeby nie było. W ogóle one jakby tu się tu przekopały, tak mi się wydaje. Tymi rurami jakimiś dziwnymi. Shit. Tam da się wejść? Tu widzę księgę. Księgę widzę. Najpierw grzyby. Mięso kopacza. Dobra, może najpierw to się uleczmy. Bo jeszcze tam po części jest jakiś przełącznik. No nie! Nie wierzę. Nie wiem, co tam jest, ale obstawiam mierze zniszczenia świata. Serio. Nic tu nie ma. Beliar we własnej osobie. Zamknięty na wieki. Jak mnie ciekawość zżera. Kurde, muszę to otworzyć. I co ja otworzyłem przede wszystkim tutaj? Tym przyciskiem. Co ja zrobiłem? Coś, bo coś, jakiś kamień poszedł. Ooo! Serio? Zabiłem chrząszcza z łuku? Jestem zajebisty. Trochę żem się przestraszył tego. Dla wojownika to musiałoby być to dość irytująca miejscówka w sumie. Punkty trafię przy okazji, bo... Szkodzenie złu
zniszczenie zła, eliksir ducha, większe uleczenie. Jakie paladyńskie rzeczy. Większe uleczenie, szkodzenie zuch. Czekaj, czekaj, czekaj. Jak ja sam potrafię jakiegoś smoka, na przykład kościstego, to już nie żyje. Wow. Chrząszcz, mięso chrząszcza też wezmę. No i to są fante godne bohatera. Nie ma czego plądrować. Eliksir wzmocnienia ducha, odnowy many, odnowy many. Jeszcze mamy. Pokazuj mi więcej, mów do mnie więcej, tam są kolejne rzeczy. Zniszczenie ożywieńca. Czy to działa po prostu tak, jak myślę, że niszczenie umarłego? No, 1000. Wow. To w takim razie warto by było przepisać jako zwój. Spowolnienie. No w zaklęciach to po prostu miód, cud i orzeszki. Prawo, 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 lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, 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 nie. Prawo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Eliksir ducha. Pas gwiezdnej mocy. Premia do maksymalnej many 15. Fajne rzeczy dla maga po prostu, no. Znajdźka nieprawdopodobna. Poza tym mamy, słuchajcie, dwa razy premia do many. To od razu wypijemy. Mam jeszcze maksymalną premię do punktów trafień 20. Dzięki czemu mamy 656 punktów zdrowia. Ja pierdzielę. Dobra, na drugą stronę, bo ja się już doczekać nie mogę. To zostawię sobie na, jako wisienkę na torcie. Nic się nie wydarzyło. Coś się zapadło. Popsułem. Wiedza magiczna. Czwarty. Krąg czwarty, tom piąty. Sejmitar Abu Duba. Tracę pancerza, słuchajcie, jeszcze większa niż mój korsarz oceanów, a wymagania zręczności mniejsze. To znaczyłoby, że mógłbym wymienić pas na coś sensowniejszego. By nie było bonusu do zręczności. No kurczę, panie, bierz ten sejmitar. Jak to fajnie wygląda. Uuu, co prawda nie jest to miecz zniszczenia świata, ale tak mi się podoba. Dobra. Piszmy na drugim slocie. Ja nie wiem, co się stało. Nie wiem, co to był za wstrząs. Wiem, słuchajcie, że jaram się jak idiota, ale... Czy tam na dole coś jest? Lodowa strzała. O, jest dużo rzeczy. Święty wstrząs. No, będzie trzeba zanurkować. Mamy miksturę oddychania pod wodą i to jest chyba dobry motyw, żeby ją wykorzystać. Dobra, do tej pory najlepsza lokacja ever, jeżeli idzie o znajdźki. Lekarstwo Jorna, to nie. Oddychania pod wodą, czas 10 minut. Świetnie, dziękuję ci serdecznie. Świecznik. Krzyneczka. Wszystko po kolei będziemy zbierać. No do was strzała to jest słabe zaklęcie. Ale i tak oddamy. Złoty naszyjnik. Leczenie średnich ran. Złoty puchar. Złoty talerz. Czy mam kolejną runę? Srebrne naczynie. Srebrny świecznik. Pierścień.
dużo skarbów, takich po prostu do sprzedania. Bardzo dużo. Z 1000 sztuk złota dostaniemy w samym sprzęcie. I święty strząs, też bardzo dobra rzecz. Chyba wydaje mi się, że to wszystko. Dobra, chodźmy na drugą stronę. Tam był jeszcze jakiś pełzacz. Chętnie bym go, no, dziabnął. Ja dam radę go zabić. Dam radę go zabić. Ledwo, ale dałem radę. Trochę leczenie potrwa długo, ale musimy to zrobić, bo z dwoma naraz, czy z trzema naraz, to ja nie mam szans. Tam są też miejsca na magiczną rudę do wydobywania. Nie mów, że ty jesteś w stanie przepłynąć na drugą stronę. No nie wierzę. Dobra, one są w stanie pływać. Trzeba zacząć inwestować, wiecie co, nie tylko w strzały i inne jakieś pierdoły, ale przede wszystkim w jakieś napoje, mikstury lecznicze już powoli. Bo one by się przydawały. No i co, mamy jeszcze jednego, tylko znowu leczenie na wypadek, gdyby było coś dziwnego w walce. Ale tam były trzy, tutaj mnóstwo doświadczenia, tu 2000, 3000, 3500 na samych przeciwnikach, plus jeszcze golemy. Z 5000 doświadczenia żeśmy tutaj zarobili. Lekką ręką. Nic tu nie ma. Też się spodziewałem, że chyba to były najmocniejsze pełzacze ze wszystkich, które spotkaliśmy. Bryłka rudy. Bierz od razu wydobycie. Mamy na bardzo wysokim poziomie, no to mamy odpadła jedna bryłka magicznej rudy. Mnóstwo mamy tej rudy. Jeszcze zanim to sprawdzę, to postaram się zgarnąć więcej rudy. I moglibyśmy wrócić do kowala. Teraz z naprawdę sporym zyskiem. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, 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 prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, lewo. Amulet obrońcy i stara moneta. No cóż, kilka starych monet jeszcze można będzie oddać temu gościowi w muzeum. Słuchajcie, w takim razie to jest chyba wszystko, co z tej lokacji. No bardzo mi się podobają jakby fanty, które zdobyliśmy. Ciekawe, czy od góry można było tu wejść, ale chyba nie. Zatem dziękuję wam tutaj za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. No niesamowita wręcz przygoda w znalezieniu tego miecza klucza. I sorry, nie użyłem żadnego poradnika, po prostu skojarzyłem, że coś w kształcie klucza i mi się od razu skojarzyło z tym. Taki bardzo charakterystyczny motyw z kamiennymi kluczami, które wsadza się w ziemię w kształcie miecza. Nawet ostatnio coś podobnego zainicjowali przecież w pierścieniach władzy.
Ale to jest jakaś księga. Szkoda, że tego nie mogę podnieść. Jeszcze raz spróbuję to uruchomić. Nic się nie wydarzyło. A szkoda. Tu się nic nie otworzyło na pewno? Nie. Dobra, to widzę się z wami, słuchajcie, u tego kowala, więc do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki za uwagę, hej, pa, pa. Hej! Setki gier prosto od dystrybutorów. Widziałeś już? Nie? Zajrzyj koniecznie na instantgaming.com. Linki w opisie.